Zima stulecia. Ron, tak cię proszę, to dla ciebie drobiazg. Oczywiście, chodzi ci o to, żebym twoje łyżwy przerobił na wrotki, tak? A to dlatego, że mamy wyjątkowo ciepłą zimę, nasz staw jeszcze nie zamarzł. Nie martw się, przerobię. Jeśli Ron przykręci ci wrotki do butów łyżwiarskich, już nie będziesz mogła się ślizgać. Dlaczego nie zrobimy sztucznego lodowiska? Wspaniały pomysł! Domel, jesteś genialny! Ron, kupujemy jego pomysł? Szczerze mówiąc, już o tym myślałem. Chyba uda mi się zbudować urządzenie do produkcji sztucznego lodu. Ojej, Ron, zrobisz to dla mnie? Możesz na mnie polegać. Bye, bye! Co ci, Domel? Obraziłeś się? Paskudnie, podlizujesz się, Cherry. Nieprawda. Staram się tylko być jej pomocny. Pomożesz mi, co? Ja dałem pomysł, a ty masz go zrealizować. Coś podobnego? Poćwiczę na wrotkach, żeby potem na lodzie partnerować Cherry. Co? On znowu kombinuje. Wygląda jeszcze bardziej głupio niż zwykle. To wcale nie jest takie proste. Domel, spokojnie. Nie denerwuj się. Nawet o metr nie posunął się do przodu. Ojej, jadę. Bleki! Przestań! Mówię ci, przestań, bo oberwiesz! Pomagam ci, żebyś szybciej nauczył się jeździć! Nie potrzebuję niczyjej pomocy! Nie, to nie. Przecież mówiłem, żebyś przestał mi pomagać! Uwaga! No nie mogę się zatrzymać! Ratunku! Zatrzymałem się. Domel! No, Domel! Gdzie on się podziewa? Jak jest potrzebny, nigdy go nie ma. Pora zacząć nasz eksperyment, no! Ojej. Domel, nie mogłem się ciebie doczekać. Zaczynamy eksperyment z gazem. Nie chcę jeździć na łyżwach, nie mam do tego smykałki. I ty to mówisz? Zapomniałeś, ile było w tobie zapału? Już go nie mam. Domel, posłuchaj, gaz, który właśnie wynalazłem, czyni cuda. W ciągu sekundy może zamrozić całe jezioro. A jeśli masz ochotę na lody, w 2 sekundy mrozi ci 3 tony lodów. Wyobrażasz sobie 3 tony lodów. Co ty na to, Domelku? Co ty na to? Czy dałbym radę zjeść tyle? No to jak? Przyłączam się. Nie opierał się długo. Domel, mogę zacząć? Jesteś gotowy? Aha. Jak przesunę tę dźwignię, talerz, na którym stoisz, zacznie się obracać, a gaz ze zbiornika będzie się wydobywał z tego kranu. I ten basenik zamieni się w lodowisko. Właśnie, zaczynamy. Widzisz? Zamarza! Uwaga! Przesuwam dźwignię! Idzie ci nieźle! Naprawdę radzisz sobie doskonale! Ale już wystarczy! Zatrzymaj lodowisko, dobrze? Zgoda! Próba wypadła pomyślnie! O, tope! Dźwignia urwała się! Zatrzymaj! Już nie mogę! Ron, rób coś! Zatrzymaj! Musisz to zrobić! Ty niewydarzony wynalazco! I po zmartwieniu. Pani Ron, przyniosłam panu kawę.
No proszę, Domel uciął sobie poobiednią drzemkę, a pan cały czas na nogach. Dlaczego pan nie odpocznie? Mocna kawa na pewno dobrze panu zrobi. Ale mamy ciepłą zimę w tym roku. Kupiłam nowe futerko, ale ani razu nie miałam go na sobie. Kiedyś byłam niezłą łyżwiarką, żeby pan widział moje piruety. Prognoza pogody nie jest pomyśla. Chyba już nie będzie mrozu w tym roku. O! Panie Ron, co panu? No, panie Ron! A! Umarł! Nie żyje! Na pomoc! Oto jeszcze jeden jego niewydarzony wynalazek. A gdzie wynalazca? Ron, co ty tu robisz? O, rety! Jaki zimny. O, jego także zamroziło. Muszę go rozmrozić. Ron, rozmrażasz się? Nie wyobrażam sobie, co ten geniusz zrobiłby beze mnie. Oj, nie pryskaj na mnie! Kto by się spodziewał? Chciałeś mnie utopić, co? Ale ty jesteś, gdyby nie ja, nadal wyglądałbyś jak mrożony filet z dorsza. Co? Zamarzłem? A więc odniosłem kolejny sukces. O, Domel, jutro rano zamrozimy jezioro. Będziesz mógł jeździć solo albo w parze z Cherry. To nie. Jeśli mam prawo wyboru, wybieram lody. A więc to jest urządzenie do produkcji lodu. W zbiorniku jest specjalny gaz zamrażający. To ja go wynalazłem. Po odkręceniu kurka gaz wydobywa się z węża. Zademonstruj. Dobrze, ale nad jeziorem. To jedźmy tam. Też chciałbym to zobaczyć. Cherry, będziesz jeździła ze mną w parze? A jesteś dobrym łyżwiarzem? Byłem mistrzem szkoły, żebyś widziała moje poczwórne aksle. Będziesz moim trenerem. Nauczysz mnie kręcić piruety. Zrobię z ciebie mistrzynię świata. Na szczęście rano jest niewielki ruch. Daleko jeszcze? Co się dzieje? A, to Blacky, mój ulubieniec. Nie zapomnę ci tego, co mi wczoraj zrobiłeś! Puszczaj mnie! O, nie! Domel, co ty tam wyprawiasz? Ron, będą kłopoty. Ostatnia ofermo, zakręć gaz! To nie ja! To znowu ten paskudny kocur Blacky! Ale się narobiło. Samo się nie narobiło, to twoja robota. Przecież mówiłem, że to ten wredny Blacky. Hej, Domel, Gapo, jestem tutaj. Głupi Domel. Pożałujesz. Cherry, powiedz policjantowi, żeby zablokował ruch w mieście. Dobrze. Nie ma cudów, ten pchlarz nie dogoni mnie. Zobaczysz, jak się złapie, to oberwiesz. No co? Najpierw mnie złap. Podziało się to wredne kocisko. Poskacz, może schudniesz? Jak
Czuję się jak placek. Kto by przypuszczał, że zafunduje miastu zimę? Wszystkie ulice i place zamieniły się w lodowiska. Niezapomniany widok. Cherry, czas na pierwszą lekcję. Aha. Panie Ron, gratuluję kolejnego genialnego wynalazku. Pojeździ pan ze mną. Nie umiem. Wyglądają jak zakochani. Pani Beatrix, wystarczy, naprawdę bolą mnie nogi. Panie Ron. Sąsiad boli to. Nie mogę.